Nie wiem jak u Ciebie, ale ciężko się dzisiaj było wyciągnąć na spacer, a trzeba, bo nie ma co gnić gdzieś tam w łóżku czy pod kocem. Skoro przynajmniej u nas wegetacja dopiero zaczyna ruszać, pewnie u Ciebie już dawno jest do przodu, ale z takim słowem, które też wegetuje, nie wegetuje, ale właśnie przynosi wiosnę, pójdźmy sobie kawałek. Dzisiaj w Ewangelii są takie, przynajmniej dla mnie, dwie postawy, które można w życiu przyjąć. One troszeczkę są naprzeciwko siebie, czyli taki versus, tak jakby takie małe MMA tworzą ze sobą, ale powiedziałbym, że każda z tych postaw co jakiś czas się w nas przeplata i pojawia. Ja przynajmniej tak mam. Pierwsza postawa to jest ta, o której mówi dzisiaj Jezus sam o sobie, że jestem dobrym pasterzem. Dobrym to pierwsza rzecz, nie bardzo dobrym, mega dobrym i tak dalej. Jestem dobrym pasterzem, a dwa to jest być pasterzem. Pasterz to jest taki gość, który jak idzie. Rzadziej spotykamy pasterza pewnie, tak? Chociaż u nas Salezjanów od 9 roku życia naszego założyciela, czyli świętego Jana Bosko, istnieje taki sen, o którym on mówił, że właśnie spotkał kobietę, która była pasterką. Jak to się potem rozkodowywuje, to jest Maryja, która wskazuje mu na jego syna, że nie będzie małym, agresywnym gnojkiem, który jak tylko się gdzieś tam ferwor walki pojawia i chłopaki się leją, to on wkracza między nich i rozdziela, bo miał takie warunki fizyczne, że już od najmłodszych lat mógł uprawiać MMA. Natomiast ona mówi, że łagodnością i dobrocią będzie zdobywał chłopaków. I tak się zaczęło wielkie dzieło salezjańskie na całym świecie, że pracował z chłopakami z ulicy, przez to, że ich oswajał dobrocią i miłością. Ale ten zawodnik właśnie był dla tych chłopaków z ulicy takim pasterzem. Nie na zasadzie, że kazał jechać za sobą, czy ich tam gonił przed siebie, ale on im towarzyszył. Bycie takim przewodnikiem, bo pasterza możemy trochę tak porównać z przewodnikiem, który prowadzi, ale ani nie wyprzedza, ani nie pogania, tylko idzie gdzieś w równości, plus minus tam kilka kroków do przodu, do tyłu i równa ze swoim wychowankiem tak naprawdę. To jest niesamowite, żeby być pasterzem w życiu. To można komuś dużo gadać do głowy i teorie głosić, tak jak ja dzisiaj na pewno, po części, ale nic nie zastąpi doświadczenia. Jeżeli spotkałeś w swoim życiu właśnie jakiegoś pasterza, pasterkę, czyli człowieka starszego od siebie, dojrzalszego w życiu, może z połamanymi masztami życiowymi, to nie musi być idealny żaglowiec, ale gdzieś potrafi ci towarzyszyć w życiu, to jest skarb i tego trzeba to trzeba pielęgnować. Natomiast bywa też taki wybór życia, który się wydaje niczym innym jak właśnie najemnictwem, o czym dzisiaj mówi Jezus, że najemnik to jest ten, którego owce nie są własnością. Czy to nie chodzi o to, żebyś był właścicielem kogoś, nie wiem, swojej żony, swojego męża, swojego dziecka, swojego chrześniaka, chrześniaczki, nie wiem, teściowej, jakich tam jeszcze relacji jest, czy masz podporządkowanych sobie jakichś pracowników, dziesiątki, czy setki. Ale bycie najemnikiem to sprzedanie swojego życia za jakąś cenę, która cię łasi i tak naprawdę można się nająć do pracy. I najczęściej tak jest, że mało z nas, ludzi, ma taką pracę, którą kocha, a nie taką pracę, która jest po prostu potrzebna do zarabiania pieniędzy, żeby utrzymać siebie i swoich najbliższych. Albo żeby po prostu ten roczny urlop gdzieś razem z rodziną w ciepłych krajach, na przykład, czy gdzieś na drugim końcu Polski sobie spędzić w dobrym towarzystwie. Natomiast to bycie najemnikiem to jest też taki moment, kiedy i w naszych relacjach takich rodzinnych, ale począwszy od tej małżeńskiej, tak, można być najemnikiem swojej żony, swojego męża, czyli zgodzić się tylko, że w tej rzeczywistości małżeńskiej, jak już niczego się nie można spodziewać i wiemy, że już tutaj motyle i gwiazdy fruwać nie będą, no to tylko będę spełniać jakieś tam te swoje obowiązki od do. Ma być ciepłe korytko, ma być posprzątane, ogarnięte, mąż zadowolony czy zadowolona żona, dzieci jakoś tam funkcjonują, tu się zawiezie na takie zajęcia podzieli się robotą i tak naprawdę można żyć koło siebie w takim najętym życiu. Mnóstwo ludzi teraz wynajmuje w miastach wynajmuje mieszkania, dlatego że nie będzie ich za chwilę stać na to, żeby wybudować sobie dom. Taka jest rzeczywistość, jak nam idzie. Ale dać w wynajem swoje życie też komuś, kto jest najemnikiem i żeby nie dać się też wprowadzić w taki zaułek, że dla swoich dzieci będziesz najemnikiem, czyli że dzieci cię wynajmą za to, że będziesz im dobrze robić,
będziesz dla nich niby dobrym pasterzem, ale będą cię po prostu czymś opłacać. I uwaga, żeby z tego bycia najemnikiem czy najemniczką dla swoich dzieci nie stać się zakładnikiem. Bo wtedy życie przestaje mieć smak i sens czasami. I tu, gdzie nie mamy sensu życia, bo można powiedzieć, praca taka jest, jaka jest, ale zawsze pod górkę, coś w tej pracy nie działa. Jest klimat zabójczy zamiast jakiś taki sympatyczny. W domu wracasz, może być też różnie. W małżeństwie już po kilkudziesięciu latach czy kilkunastu, a czasami o zgrozo po kilku latach czy miesiącach, może też być trocina, że tak powiem, do zgryzienia i żadnego smaku to nie daje. To samo w kapłaństwie. Można się szybko załatwić, że będzie się tylko najemnikiem i wcale człowiek nie chce żyć życiem tych, do których jest posłany. To nie chodzi o to, żeby wchodzić na maksa teraz w czyjeś emocje, w życie i tam ferwor walki, ale to, co mówił papież Franciszek, żebyś też się ocierać o życie owiec i nim pachnąć. Jak się nie chcesz ocierać w życie swoich najbliższych i w pewnym momencie zauważysz, że wchodzisz w taką tendencję do bycia najemnikiem, że coś ci płacą, ty to wykonujesz, sprawa jest załatwiona, idziesz dalej, ale nie ma w tym serca. Nie ma w tym serca. To nie ma w tym smaku. Jeszcze jedną rzecz, którą dzisiaj Jezus wyciąga, to jest oddawanie życia za. W małżeństwie, w byciu rodzicem, w wychowywaniu kogoś, w towarzyszeniu komuś. Jeżeli nie chcesz umrzeć i jeżeli nie chcesz uśmiercić swojego życia i nie chcesz dać takiej ceny, że chcesz za kogoś umrzeć, za kogo czasami nie warto nawet, to nigdy nie będzie tego smaku. Nigdy sens nie powróci. I tak w zasadzie będzie z dnia na dzień. I to jest już wegetacja, a nie życie. Pozdrawiam.